Floch Forster. Jedni go nienawidzą, inni uważają za świetną postać. Ja dzisiaj przychodzę, by opowiedzieć wam o nim kilka typowych ciekawostek, bo może któraś z nich przekona was do większego zgłębienia jego osoby. Intro. Hajime Isayama, twórca Attack on Titan, początkowo nie zamierzał nadać Flochowi tak istotnej roli w fabule, jednakże z czasem doszedł do wniosku, że Floch jest potrzebny jako postać, która wyraża sprzeciw wobec głównych bohaterów. Może pełnić rolę antagonisty, reprezentując odmienne stanowisko i wprowadzając tym samym konflikty i dynamikę do historii. Warto tutaj zaznaczyć, że początkowo gorące emocje, jakie czuli widzowie, są spowodowane właśnie tym przemyślanym zabiegiem. Odbiorcom nie podobało się, że nagle ktoś praktycznie z dupy wstaje i zaczyna kontrować pomysły głównej brygady. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the... Ale cóż, to właśnie świadczy o tym, jak dobrą jest postacią. Floch naprawdę mocno podziwiał Erwina Smitha, przywódcę korpusu zwiadowczego, i traktował go jako swojego mentora. Był zainspirowany agresywnym, dynamicznym i takim ryzykownym stylem przywództwa Erwina. Widział go jako kluczową postać, która poprowadzi ludzkość ku lepszej przyszłości. Relacja ta wywarła znaczący wpływ na Flocha, a Erwin był dla niego wzorem do naśladowania. To taki odpowiednik Jeleny, która podziwiała Zika, ale z małymi twistami. No, ciekawostki o Jelenie znajdziecie oczywiście też u mnie na kanale. Floch z początku nie był jedną z najbardziej popularnych postaci w Attack on Titan, co pokazują jego wyniki z trzeciego plebiscytu popularności, gdzie zajął 33 miejsce. Niemniej jednak w kolejnym plebiscycie zdobył znacznie większe uznanie i zremisował z Marco Bottem na 14 miejscu. To sugeruje, że popularność Flocha wzrosła, a jego postać zyskała większe zainteresowanie wśród fanów serii, choć i tak... Marco Bott? Serio? Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś był sobie taki korpus zwiadowczy, w którego skład wchodzili Klaus, Marlow, Sandra, Gordon i właśnie Floch. Z całego zespołu przeżył jedynie Forster i cóż, ciekawe jak wyglądałaby akcja Attack on Titan, gdyby zniknął razem z nimi. Napiszcie w komentarzu, chętnie przeczytam, jak widzielibyście fabułę Attack on Titan bez tej postaci. Nie ma co się kłócić. Przemiana Flocha i to, na jaką postać ewoluował, jest bezdyskusyjnie naprawdę ciekawym zabiegiem. Jednak co do jego przemiany, nie podobała się ona oczywiście wielu bohaterom serii. Tym, którego dotknęło to najbardziej, był Jean Kirstein. Floch i Jean darzyli się wzajemnym szacunkiem, jednak po przemianie tytułowej postaci, Kirstein poczuł się zdradzony. Nie stali już oni po tych samych stronach barykady. Ciekawym jest, że Floch wciąż uważał Jeana wręcz za bohatera, jednak wskazał, że stał się on miękki, bez wyrazu i własnego zdania. Taka tam zatarta przyjaźń. Skoro wiecie, jak wielkim oddaniem darzył on Erwina, zastanawiacie się pewnie, co sądził o Hanji. Cóż, początkowo uznał ją za odpowiednią osobę na zajęcie miejsca Smitha. Oczywiście później całkowicie stracił do niej szacunek z oczywistych powodów. Mowa tu o zmianie strony konfliktu, czy raczej rozdzieleniu się dróg, jakimi podążali. U samym schyłku swojego życia jednak, Floch potrafił przedstawić swoje prawdziwe, ukryte stanowisko wobec niej i Jeana, a raczej to, co o nich po prostu sądził. Wiedział, że są to naprawdę silne i utalentowane osoby, więc nie rozkazał im, nie nakrzyczał na nich, nie opluł, tylko błagał ich o to, by nie podążali za Erenem w celu ujarzmienia go. Tym samym przedstawił też to, co sądzi o młodym Jaegerze. Bo wiecie, na samym początku Floch za nim nie przepadał. Stwierdzał, że to tylko małostkowy, zbyt rozemocjonowany gówniarz. Jego stosunek zmienił się dopiero po tym, jak Eren pokazał mu, do czego jest zdolny, jeśli chodzi o podążanie za własnym celem i oddanie wszystkiego, byleby tylko zdobyć zapragnioną wolność. W ostatnich chwilach swojego życia Floch przyznał, że Eren to ostatnia nadzieja. Widział go jako demona, zdawał sobie sprawę z tego, jak toksyczną, złą i śmiertelną atmosferę wokół siebie młody Jaeger roztoczyć może, jednak wiedział, że to tylko jego siła może zmienić bieg wydarzeń i uchronić Erdian. Dajcie znać, co sądzicie o Flochu i jak go postrzegacie. Może chcielibyście jakiś dłuższy materiał prezentujący opracowanie jego postaci? Czekam na wasze komentarze. Zapraszam do zostawienia subskrypcji i polubienia materiału, jeśli ten wam się spodobał. Ja tymczasem się żegnam i do usłyszenia już wkrótce.